11 lat temu na konferencji zorganizowanej pod Rzymem przez kardynała Szomborna, arcybiskupa Wiednia, miałem okazję przeprowadzić kilka dłuższych rozmów z Viktorem Orbanem. Był on wtedy świeżo wybranym premierem Węgier. Trochę mnie traktował. Ze względu na przeszłość, jako taką emanację trochę jobika swojego węgierskiego, więc myślę, że dosyć szczerze ze mną rozmawiał, mówiąc o tym, że Węgry muszą zbudować alternatywę dla relacji z Unią i tę alternatywę widział w Rosji, ale przede wszystkim w Chinach, w, a właściwie przez, w pomocy chińskiej idącej przez Rosję. Nie ukrywał też wrogości do Ukrainy. Wiktor Orban jest to polityk bardzo inteligentny, ze świetnym angielskim, z edukacją na Zachodzie. Jednocześnie jest to polityk, który trochę ma się wrażenie, dusi się w, w swoim kraju. Takie ambicje u niego występują. Dla wielkich Węgier, a nie dla małych. Zresztą, jak Państwo wiecie, na Węgrzech jest mania wieszania map Wielkich Węgier, które obejmują obszar od Rusi Zakarpackiej po Chorwację, nawet i nawet część Polski tam się znajduje. Wiktor Orban. To jest polityk europejski, który ma najbliższe relacje z Władimirem Putinem. Nieukrywane. Przyjacielski. Co miesiąc był widziany w Moskwie. Jego ministrowie otrzymywali ordery nie tak dawno od Putina. On wymyślił plan. Ten plan opierał się na tym, że wiedział o planowanej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Ta inwazja właściwie szykowała się od 8 lat. I zamierzał wykorzystać tę inwazję do wzmocnienia Węgier terytorialnego, do przejęcia Rusi Zakarpackiej. Potrzebował do tych planów Polski. Potrzebował tej Polski, dlatego że to Polska była atrakcyjnym partnerem w planie Putina, a nie Węgry. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, Zachodnia Ukraina stanowiła największy problem w militarnym opanowaniu Ukrainy. Z tego powodu, że nie zamieszkuje tam ludność rosyjskojęzyczna, Rosjanie spodziewali się zresztą błędnie, że rosyjskojęzyczni Ukraińcy przyjmą ich życzliwie, a na okupację terenu całej Ukrainy po prostu Rosjanie miała absolutnie siły. Wojna partyzancka na zachodniej Ukrainie to było poza Możliwościami technicznymi, nawet wygórowanymi, które sobie wyobrażali, że mają szefowie Rosji. I w związku z tym dla Putina było absolutnie akceptowalne oddanie Zachodowi części Ukrainy, zachodniej części. Zresztą, jak Państwo pamiętacie, proponował pół żartem, pół serio zachodnią część Ukrainy już w rozmowach z Tuskiem i Sikorskim. Tylko obydwaj panowie, ponieważ są mężami stanu, tę propozycję nawet w żartach nie, w żaden sposób nie, nie dali poznać, że są tym zainteresowani i można powiedzieć, że zbyli to milczeniem, które świadczyło o oburzeniu takimi żartami. Tak więc plan Putina, aby zachodnią część Ukrainy oddać Zachodowi, aby nie miał z nimi problemu, był stary. On już miał 8-9 lat. Wszystko, co dotychczas robił i Orban, i Kaczyński, świadczy o tym, że przygotowywali się na skrajną konfrontację z Zachodem. Z całym rozumianym Zachodem, z Unią. A nawet ze Stanami. Te wojny o praworządność, te niepodporządkowywanie się wyrokom, CUE, ten konflikt z Komisją Europejską, te łamanie brutalne sądów, podporządkowywanie sobie prokuratury, mediów, sądów to wszystko świadczyło o tym, że tak naprawdę panowie przygotowywują się do zasadniczej zmiany sytuacji geopolitycznej, bo zarówno Węgry, jak i Polska, no jeżeli chcą, w dłuższej perspektywie odgrywać jakąś rolę w Europie i być w świecie Zachodu, to muszą dbać o relacje z Unią, a nie na nie gwizdać. Od lat Polska, można powiedzieć, nadwyrężała te relacje. Ataki ze strony PiSu na Niemcy, na Francję, na Komisję Europejską, na Parlament Europejski, wyśmiewanie flagi unijnej, to wielu polityków PiSu tym się zajmowało. Natomiast takimi dowodami, poszlakami można powiedzieć, które tworzą zamknięty krąg. Bo jak Państwo wiecie, w takich sprawach nigdy nie ma pewnych dowodów. Te rozmowy odbywały się, w moim przekonaniu, w gronie czterech ludzi: Orban, Morawiecki, Kaczyński i przez Orbana Putin. W związku z czym nie ma żadnych stenogramów, może Rosjanie mają, ale nigdy się one nie pojawią. Natomiast i w sprawach sądowych, i w logice życiowej, dowodem są również poszlaki, jeżeli tworzą pewien zamknięty krąg, który świadczy o tym, że inne e, możliwości e, logicznego rozumowania nie pozwalają e, na przyjęcie jakiejś alternatywy e, dla e, pe, pewnej, e, pewnego scenariusza. I te poszlaki, jeżeli układają się w ten ciąg logiczny, one stanowią dowód, mogą stanowić podstawę do skazania kogoś na dożywocie. W związku z czym stanowią wypracowane przez pokolenia sposoby rozumowania. Otóż te poszlaki bezpośrednie, już nie mówię o tych dalszych, starszych, gdzie mówimy o tym konflikcie z Zachodem, ale bezpośrednie poszlaki są dla mnie oczywiste i układają się w jeden logiczny związek. Po pierwsze, w listopadzie Amerykanie poinformowali yy, polski rząd i rząd węgierski o tym, że Rosjanie planują inwazję, że jest bardzo ona prawdopodobna na Ukrainę. Zobaczcie Państwo, co się dzieje. Kraj, który się dowiaduje o tym, że będzie wojna ukraińsko-rosyjska, jak powinien się zachowywać? To powinien wszystko robić, żeby zakopać wszelkie spory z Zachodem, żeby Polska stała się częścią Zachodu, bo jest oczywiste, że będziemy za chwilę krajem frontowym. Również powinien się przygotować na uchodźców, chyba że ma inny plan. Tymczasem, zaraz po tym jak się do, dowiedzieli o zbliżającej się inwazji, to 4 grudnia zeszłego roku odbyło się w Warszawie, w Warszawie spotkanie pro-putinowskiej międzynarodówki. Propun Putinowski, bo przyjechali tam politycy wprost kojarzeni z Putinem albo przez niego finansowani. Przyjechał Orban, przyjaciel Putina, przyjechał ym, Salvini, który nosił koszulkę z Putinem na, na, w miejscu publicznym, przyjechała pani Le Pen, która y, była finansowana przez Bank Rosyjski na Węgrzech. Jej kampania była Uzależniona od dobrej woli Putina i która się wypowiadała bardzo prorosyjsko wiele, wiele razy. I inni politycy prorosyjscy. I na tym spotkaniu doszło do spotkania również Orbana z Kaczyńskim. Zaraz po tym, nieoczekiwanie, PiS wyciągnął sprawę tvn -u. Zamrażarce leżącą od wielu miesięcy. Czyli po spotkaniu tej międzynarodówki PiS zaatakował największą inwestycję amerykańską w Polsce. I to nie byle jaką inwestycję, bo tę inwestycję, która odpowiada za przekaz. Czyli yy, można powiedzieć, czyścił pole przed takim działaniem, które yy, mogło doprowadzić do no, podważania jakby decyzji nieoczekiwanej rządu polskiego. Tworzą sobie większy luz, luz decyzyjny w kraju. To uderzenie w kontekście zbliżającej się inwazji, jeżeli Polska miała być po stronie zachodu, jest kompletnie nie do wytłumaczenia. Powiedzcie mi Państwo, jakie, jakimi przesłankami kierował się rząd, który wiedział, że zbliża się wojna rosyjsko-ukraińska, żeby atakować. Głównego sojusznika, od którego zależy nasze bezpieczeństwo, jeżeli jesteśmy w tej wojnie po stronie ukraińskiej. No przecież wiadomą sprawą jest, że jeżeli Putin szybko rozwiąże problem Ukrainy, a my nie jesteśmy z nim porozumieni, no to następnym celem może być Polska. To wtedy wszystko się robi, żeby z głównym sojusznikiem, który tu może wysłać wojska, jak się okazało później wysłał wojska, czyli z Amerykanami, układać sobie najlepsze relacje. A nie wywoływać największą wojnę w historii stosunków polsko-amerykańskich. Bo próba nacjonalizacji TVN-u to była próba zbudowania największej wojny dyplomatycznej, politycznej, prawnej, bo przecież to było uderzenie w umowę o inwestycjach amerykańskich w Polsce z Amerykanami. Nie ma innego wytłumaczenia niż to, że chodziło o pokazanie pewnego symbolu. Po pierwsze, wyczyszczenie sobie, próba wyczyszczenia. Tego, tej, tej atmosfery medialnej, niekorzystnej dla PiSu, a po drugie, moim zdaniem, to był sygnał dla Putina, że Kaczyński przyjął ofertę i że ten plan Orbana, ja go nazywam go planem Orbana, bo wydaje mi się, że pewnie autorem był i Putin, i Orban, ale na terenie Polski rozprowadzał go Orban, a nie Putin. Zaraz po tym Nastąpiło jeszcze jedno spotkanie, które już było bezpośrednio przed wojną. Już wszyscy wiedzieli, że dochodzi do e, wojny ukraińsko-rosyjskiej. Wiedziały to wszystkie służby polskie, amerykańskie. I w tym czasie, 29 stycznia, dochodzi do ponownego spotkania międzynarodówki proputinowskiej, która ma rozwalać Unię od wewnątrz. W Madrycie 29 stycznia, gdzie spotyka się Orban z Morawieckim. Bezpośrednio oni prowadzą rozmowy, wydają jakieś tam komunikaty, nawet częściowo, niektóre antyrosyjskie, ale tu cały czas nie mówimy o kwestii deklaracji, bo deklaratoryjnie Polska miała być przez cały czas antyrosyjska. To nie chodzi o deklaracje, chodzi o fakty. Tydzień później Orban, 5 lutego Orban poleciał osobiście do Putina. I kilka dni później Rosja rozpoczęła już ostatnie przygotowania do inwazji i co jest ważne wojska rosyjskie miały jakby odciąć Ukrainę zachodnią część zostawiając nienaruszoną. Zwróciłem Państwu uwagę, że cały ten atak rosyjski był od, na południe, ze wschodu, a od północy, wcale nie był wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej, co było pewną logiką, bo łatwo było sobie wyobrazić, że jeżeli Polska będzie po stronie zachodniej, to będą dostawy broni, więc po logika byłaby taka militarna, że się odcina te dostawy. Tymczasem poszło bezpośrednio na Kijów. E, oczywiście, to zaraz o tym powiem. Założenia militarne, taktyczne były zupełnie inne. Jak to się skończy? Tak więc, parę dni po spotkaniu Putina z Orbanem, następuje podpisanie już ostatecznych planów operacji wojennej na Ukrainie. Jeszcze jedną warto, warto rzecz dodać. Mało kto może to zauważył. Polska w zeszłym roku przesunęła dwie dywizje na wschód. Dwie dywizje, które dotychczas stacjonowały na zachodniej części, zostały przesunięte na wschód. Pretekstem było co? Była wątura o uchodźców zorganizowana przez Łukaszenkę. właściwie nie bardzo wiadomo o co. Co to miało być? No z pewnością nie było to. Nie była to próba destabilizacji Polski, jak to próbowano wytłumaczyć, bo. Gdyby tych ludzi wpuszczać, tak jak dotychczas byli wpuszczani przez lata, to by po prostu wyjechali do Niemiec i ślad by po nich zaginął. Była z dwu, obydwu stron była nagłaśniana historia licznej grupy, ale z punktu widzenia teraz tej fali uchodźców dwóch milionów, no, mówiliśmy tam w Białorusi, było chyba 10 tysięcy osób, coś takiego. To, to był nic, kropla, kompletnie bez znaczenia. Tymczasem nadano temu olbrzymi wymiar. I stworzono pewien konflikt rzekomy pomiędzy Polską a Białorusią. To się zakończyło nagle w ogóle bez znaczenia. Zakończyło się w momencie, kiedy zostały rozlokowane na wschodzie Polski te dwie dywizje. Wtedy był koniec. I teraz pytanie, które jest oczywiste, dlaczego to nie zostało zrealizowane? W moim przekonaniu przyczyną odejścia od tego planu, przynajmniej przez Polskę, bardzo mocnego odejścia i bardzo się z tego odejścia że cieszę, było to, że po prostu Putin zapewniał Orbana, że w kilka dni zdobędzie kijów. I plan był prosty, proszę państwa. Putin zdobywa kijów, dywizja pskowska ląduje. Na lotnisku obok Kijowa, tak jak to mieli zaplanowane. W ciągu dwóch, trzech dni Żeleński ucieka albo go zabijają. Przychodzi nowy prezydent, ten może, może ten stary prezydent Ukrainy, może ktoś nowy, jakby się pojawił, nie wiadomo. Tworzy się marionetkowy rząd. Z południa wschodu rosyjskie wojska spychają w wojska ukraińskie. Siła oporu przy upadku Kijowa jest oczywiście mniejsza. W tej sytuacji Władze zachodniej Ukrainy, pozbawione władzy centralnej, z pewnością by chciały czego? Misji pokojowej NATO. Błagałyby o strefę e, e, zakazu lotów, błagałyby o to, żeby NATO interweniowało. No i NATO miało interweniować. Bez zgody może Amerykanów, ale wojska polskie i węgierskie. I co ciekawe, pierwszego dnia wojny Orban przesunął całe wojska węgierskie na wschód. Wojska polskie i węgierskie, w moim przekonaniu, miały dojść do ustalonej granicy, witane wdzięcznością ludności i wspólnie z wojskami ukraińskimi z zachodu Ukrainy powiedzieć Putinowi stanowcze nie, dość, dalej nie pójdziecie. Kaczyński byłby dla tych ludzi bohaterem. W Lwowie witano by go z kwiatami. W Polsce. Mógłby wygrać następne wybory 70%. Byłby taki, takie poruszenie patriotyczne. To samo Orban. Wybory ma w kwietniu. Gdyby przejął za Zakarpacką, nikt nie, nie miałby najmniejszych szans, żeby z nim wygrać. Plan był dla wszystkich stron bardzo korzystny. A Putin miałby problem zachodniej Ukrainy rozwiązany, tu powstałoby jakieś marionetkowe państwo. Pod opieką polską, być może z czasem NATO by i to zaakceptowało, być może Unia by zaakceptowała, Ukrainy by nie było. Kaczyński byłby bohaterem. Natomiast my bylibyśmy w pozycji gorszej niż Polska po przejęciu za Olzię. To byłaby oczywista zdrada stanu, ale poruszenie patriotyczne. Wskazywałoby każdego, kto o tym mówi, na potępienie. Telewizja publiczna już miała na pewno gotowe. Jeszcze jeden jest bardzo ważny, bardzo ważna przesłanka. Poszlaka. Bardzo ważny. Pamiętacie Państwo wywiad z ambasadorem rosyjskim w największej pisowskiej gazecie, zrobiony przez braci karnowskich? Ten wywiad był zrobiony dwa dni przed wojną. W tym wywiadzie ambasador rosyjski wyłożył racje rosyjskie. No, myślę, że e, takie rzeczy nie dzieją się przypadkiem. A na pewno nie dzieją się u braci Karnowskich. Nie jest to przesłanka zasadnicza, nie jest to poszlaka zasadnicza, ale wskazuje na to, że pewne rzeczy już się prawie działy. One już były prawie zrobione. Opór Ukraińców. I zjednoczenie świata zachodniego, którego nikt nie mógł przewidzieć, proszę państwa. Dzisiaj wiemy, że świat zachodni się zjednoczył. Ale kto mógł to przewidzieć 23 lutego, że nawet w Szwajcarii konta prywatnych oligarchów rosyjskich będą zamrażane. To było nie do przewidzenia, to co się stało. To poruszenie patriotyzmem Ukraińców, to yy, poruszenie ich bohaterstwem, postawa Żołańskiego, jego wystąpienia w parlamentach całego świata. Zjednoczenie całego zachodu pod auspicjami Ameryki to się nie miało prawa zdarzyć. I te sankcje bezprecedensowe, nikt tego nie przewidywał. Gdyby Kijów upadł, gdyby zachodnia Ukraina była bezpieczna, czy Niemcy by wprowadziły jakiekolwiek sankcje? I Polska była ważna dla Putina jeszcze z drugiego powodu. Spodziewając się sankcji amerykańskich, on liczył na to, że te sankcje nie będą zaakceptowane przez Niemców. I Polska była tym korytarzem, przez który wymiana handlowa, gazowa mogła iść e, bezpiecznie pomiędzy Niemcami a Rosją, czyli że sankcje tak naprawdę nie miałyby tak wielkiego wpływu na gospodarkę rosyjską. Z tego powodu Putin był zainteresowany tą, tą historią. I odpowiadając jeszcze raz na pytanie, skąd to wiem, to. E, nie mam żadnych dowodów, które by bezpośrednio wskazywały na to, że rozmowy w czwórce tych panów tak przebiegały, jak, jak mówię. Ale znam osobiście dobrze Jarosława Kaczyńskiego. Znam, myślę, że nie aż do tak dobrze, ale poznałem trochę Witora Orbana. Putinem nigdy nie miałem okazji rozmawiać. Krótkie spotkanie w Sejmie to nie była rozmowa, którą miałem. Z przy udziale różnych innych polityków. Natomiast y, poszlaki układają się w jedną logiczną całość. Nikt nie walczyłby z Unią, nikt nie śmiałby się z wyroków CUE, nikt nie wprowadzałby nacjonalizacji największej amerykańskiej y, inwestycji. Nikt nie spotykałby się nawet z Orbanem, wiedząc, że jest przyjacielem Putina, czy już nie mówię o Salvinim czy Le Pen, jeżeli by. Rzeczywiście obawiał się, że będzie inwazja Rosji na Ukrainę i nie miał alternatywnego planu. Te posunięcia są logiczne i spójne tylko wtedy, kiedy ten plan Orbana, którego właściwie on nie ukrywał, był przyjęty przez Jarosława Kaczyńskiego. I ta wizyta w Kijowie, i te teraz napuszenie Morawieckiego, jak to my przekonaliśmy cały Zachód do sankcji, pamiętajmy, że przez pierwsze dwa dni, Żadnych sankcji żeśmy nie wprowadzili, a do dziś sankcji realnych, czyli zakazu TIRów, zakazu handlu węglem, gazem, ropą yy, i nawet żeśmy nie przejęli majątków rosyjskich, tak jak na całym zachodzie to, to zrobiono, oligarchów czy banku centralnego Rosji. Nie zakazaliśmy transferów rubla. To wszystko są słowa, które mają przykryć ze strony PiSu i w ogóle uczynić nieprawdopodobnym tę historię, która Którą opowiedziałem i którą naprawdę uważam, że jest prawdziwa. A to, że Kaczyński planował od dawna przejąć jakąś kontrolę nad Lwowem, to ja mówiłem wielu osobom już wiele lat temu. On marzył o tym, żeby stać się takim bohaterem narodowym i ten konflikt z Ukrainą, który trwał przez 7 lat rządów PiS-u, podsycanie wrogości, podsycanie pamięci o Wołyniu, podsycanie. Niechęci do Ukraińców to było wszystko tylko przygotowanie do tego planu, który na, całą, na całe szczęście nie wypalił. I myślę, że jesteśmy wielkimi szczęściarzami, że to się wszystko nie, nie udało. Zawdzięczamy to tym chłopakom, którzy odbili lotnisko pod Kijowem, nie pozwolili go wy wylądować w brygadzie pskowskiej. Uratowali może Polskę na Zachodzie, uratowali naszą demokrację. Tak więc Sława Ubelnie.